O, masz nowy zestaw pędzli? No. Trochę zaszalałaś z kolorem głównie. Widzisz, to jest moc YouTube'a. YouTuberkę i okazuje się nagle, że chcesz mieć dobry zestaw pędzli, dobry zestaw cieni, odpowiednio robić ten make-up, po prostu. No Ewa, no. Standard, proste. Przecież myślisz, że czemu ja się zaczęłam malować przed wyjściem z domu, przynajmniej chociaż trochę. Ty, no ale zupełnie inaczej wyglądasz, jak masz. Dzięki. Oczywiście, wiesz. Nie o tobie, tylko mówię o sobie, no nie? Że wiesz, że rzeczywiście jest dużo lepiej, jak poświęcisz na ten make-up trochę czasu, jak wykonasz go tak fajnie, że on wygląda tak ładnie wyblendowany, jak to Ewa pokazuje. No kurczę, jak ja na nią patrzę, to mi się kurczę, ja też bym chciała tak umyć, no. Siedzę w branży tyle lat i kurczę, dalej nie potrafię. No, no. Chyba wypadałoby w którymś momencie się nauczyć. No, mi też jest co jakiś czas wstyd w momencie, kiedy ktoś cię pyta: ty, dobra, a jak w jaki sposób ty się malujesz na pokaz? No, na czuja. No właśnie. I tak wiesz, tak się trochę motywuje, że a dobra, to jak wyregulować dobrze brwi, ale że wiesz, różowe pędzle, no przecież mi się nie powstrzymała. Fluffy, fluffy, a wiesz jaki to jest imię do tego? O, rupi tak, o Jezu, jak dobrze ja. Ale super. Tak samo motywujące, słuchaj, jest na przykład w tym momencie, jak oglądam zarówno Rackę albo Jess, jeżeli chodzi o ubieranie się. U nich podglądam, w jaki one sposób za to się zabierają profesjonalnie od punktu widzenia stylistki. Tak. I jeszcze takie osoby mającej na maksa zajawkę, w fajny sposób opowiadającej albo pokazującej na światowym poziomie różne ciekawostki. Przekładające to na polskie warunki, no nie? Bo to też nie jest tak, że a dobra, pojadę sobie na zakupy do Nowego Jorku, tylko to właśnie jest takie mega fajne, że on, faktem, że to są drogie rzeczy, ale mimo wszystko kurczę, no motywuje się do tego, żeby zaoszczędzić na tą dobrą torebkę i tak dalej, nie? Dokładnie, dokładnie. Zupełnie inaczej. Poza tym też one się też bardzo robią, ubierają do swoich sylwetek. I mało tego, uważam, że tu wszystko ma ręce i nogi, bo to nie jest tylko to, że o, poprzebieram się przed kamerą, tylko one naprawdę mają wiedzę na ten temat, czyli historycznie osoby wiedzą, kto się czym zajmuje, co skąd się wzięło i naprawdę w fajny, przystępny sposób o tym gadają i nie tylko na YouTubie, bo na Snapchacie tak samo. No właśnie. W sumie tam z tym YouTubem to trochę o to chodzi, żeby się jakoś tak motywować do rzeczy, które są fajne. Mega mnie jara to, że ktoś potrafi z rzeczy, którą większość ludzi uprawia na przykład tak codziennie, ktoś robi z tego sztukę, na przykład Ola, po prostu ja z niecierpliwością oglądam to, co ona robi po prostu na tych rolkach, jak można tak pięknie jeździć. Ej, ty w ogóle wiesz, że zaczęła robić szpagat? Co ty gadasz? No, to w ogóle tak zajebista sprawa, po prostu jak to zobaczyłam, to miałam takie... Ale super, nie, no nie, bo... tak cały czas oglądasz po prostu ty, jak ona w ogóle... Na rolkach, no. Masakra, ja bym chciała tak jeździć, bez kitu chciałabym tak jeździć, a po prostu... Ej, chodź, umówimy się do niej na trening, żeby pójść razem na rolki. Jeździmy na rolkach, ona przecież... mieszka w Londynie przecież. No wiem, ale co za problem kupić sobie na, nie wiem, za dwa miesiące. Co dwa miesiące, ale przesadziła się chyba na 9. Tyle dla youtubera może zrobić, nie? Pojechać nawet do innego miasta, żeby się z nim spotkać. No pewnie, że tak. To jest zajebista opcja. No. Tak samo chętnie bym pojechała, naprawdę chętnie bym pojechała do Tokio się spotkać z Krzyśkiem. Och, to już jest w ogóle, wiesz, poza kategorią tak naprawdę. Czy ty się rumienisz? Nie no, ale Krzyś robi tak piękne rzeczy. Ja jestem pod mega wrażeniem sposobu operowania ironią i sarkazmem u tego człowieka. O Jezu, no. Największą fanką tego jego prywatnego kanału, gdzie on pokazuje piękne filmy, a potem opowiada, jakie robił. Po prostu dla mnie, jeżeli ktoś mówi mi, jak to robił, tak samo na przykład jest tu drugi taki kanał, o którym... Cześć, Meleno. Zaraz ci też powiem, bo ci chyba go nie pokazywałam ci go. Ale po prostu jak on opowiada i mówi o tym sprzęcie, jak on to zrobił, jak to jest wymyślone, jak on pisze scenariusze, no wow, jeszcze szczególnie jak widzisz po prostu, jaki jest efekt. No ten tak, dokładnie, widzisz efekt. Z Hongkongu, no przecież to jest... Mózg roztęgowany, no. Roztęgowany. No cześć, Malena, no hej. Co, jaki kanał ten, który mówiłaś? No właśnie jeszcze jest drugi taki kanał, chociaż on nie mówi o takiej stricte technicznej stronie, tylko on troszeczkę zabiera tej magii kina. W sensie tłumaczy, dlaczego filmy w kinie się ogląda lepiej niż na przykład w telewizji, albo jak to działa. Ja nie chcę nic mówić, ale w momencie, kiedy zaczęłam z tobą pracować, te prawie 2 lata temu, to moja magia kina nagle zrobiła tak puf!
Na gałęzi jest takie, że on tłumaczy te takie smaczki. Na gałęzi. Na gałęzi, okay, tak. I on tłumaczy w taki fajny, przystępny sposób, dlaczego film jest filmowy, dlaczego jest taka koloryzacja. Gdzie... Zajebiste. No mega w ogóle, jeżeli się jarasz czymś takim i chcesz się dowiedzieć, albo nawet jeżeli jesteś laikiem i interesuje cię właściwie jak to jest, że za tą postacią jest na przykład kilka tysięcy ludzi, czy te kilka tysięcy ludzi za nim stoi, czy to jest zrobione komputerowo, to jest idealny kanał na to, żeby po prostu troszkę się dowiedzieć o tych tyłach, jeżeli to nie zabiera ci radości z filmu. Muszę przejrzeć, bo nie zawsze mam czas, żeby się ciebie zapytać nawet, albo może nie do końca zawsze, jeżeli chodzi o filmowe produkcje kinowe, to wszystko wiadomo. A ja lubię się pozbyć czasami tej magii kina, w sensie dla mnie to nie jest pozbycie się magii kina, tylko to jest wartość dodana. No. Nagle doceniasz całą tę pracę realizatorską, po prostu w końcu rozumiesz, dlaczego niby banalna scena jest taka trudna do zrealizowania. Albo dlaczego ona tak wygląda i dlaczego tak przyciąga. Tak, dokładnie. I to, wiesz, to nie jest tak, że musisz zrobić tak, tylko to jest wytłumaczenie, to jest takie case study. Muszę to znaleźć, muszę... Wyjaśnia zagadki. Bueno, to od wyjaśniania innych zagadek to znasz człowieka idealnego do wyjaśniania zagadek. Weź w inny wymiar, w inny stan rzeczy, to sobie puściłam Marko, który mi tym takim swoim mocno hipnotyzującym tonem opowiadał o tych wszystkich paranienormalnych sytuacjach. Tak. To jest właśnie ten taki klimat, że po prostu słuchasz po to, żeby słuchać tej tonacji, to jak on akcentuje pewne rzeczy, po prostu jak ja go słucham, to ja sobie wyobrażam po prostu, jak on opowiada horror. Ja bym chciała, żeby on na przykład, czytał horror, wiesz o co chodzi, nawet nie chodzi o takie bycie lektorem, tylko takie bycie narratorem tego, tak. Po prostu tak idealnie się nadaje, tak... Wyobrażam sobie, jak on czyta o tym, że drewno pod jej stopą skrzypiało i po prostu ja to słyszę, jak on to mówi i że to jest takie, tak, to prawda. Po prostu też tak potęguje ten taki nieziemski klimat. Strasznie mi się podoba ta nazwa paranienormalno-lifestyle'owy, bo on mówi o rzeczach typowo życiowych, typu, nie wiem, pięć gorszych fobii. Jest, pamiętasz? No. Bo przykleić się masło orzechowe do podniebienia fobii. Ale mogę to czuję to. Masło orzechowe to nie masło! Zawiera wszystkie postaci, wszystkie twory, które ja lubię, typu wampiry, chochliki, gnomy. Wampiry! Czekam swoją drogą a propos wampirów, kiedy Paweł zabierze się na czytanie Zmierzchu. O, ma książka, Boże, tak! Jezus, tak! O, ja już to słyszę. Czekam po prostu na to, jak on przeczyta jakiś fragment i powie: co? Śmiechom nie było końca. Seksizm jest taki zabawny. Mam nadzieję, że w końcu się zabierze za Zmierzch, bo to będzie tak dobre, po prostu... O ile w ogóle tak się zabierze za Zmierzch. O, na pewno się zabierze. No przecież skoro przeczytał całego Greja, już się poświęcił na przeczytanie tych Greja, no to... I nie tylko Greja, ale w ogóle tych... Felicjanska, o Boże, te wszystkie odcienia, to było tak straszne, po prostu ja nie wiedziałam, czy ja mam śmiać się, czy płakać za żałowania. Tak, tak, tak. No, śmiechom nie było końca. Bo widziałeś, że są koszulki Anastasia, Christian. To w takim razie jak kupujemy Anastasia i Christian, to ja chcę, okej, ja się pa! W ogóle Paulina jest chyba osobą, które obejrzałam wszystkie filmy. Kilka razy. Dobrze, że to dodałaś, dzięki. Trapy dobre robiłyśmy. No właśnie. Gdzie jest moja latająca deska? Gdzie jest moja deskolotka? Może nawet... Różowa. No i muszę się nauczyć mówić, no nawet nie potrafię zaśpiewać piosenki, w której klipie grałam, no come on. No właśnie. Podałam. Czekaj jeszcze raz. Gdzie jest moja latająca deska? Gdzie jest moja deskolotka? Może nawet być różowa. No i... Jeszcze raz. Może nawet być różowa. Jest! Udało mi się. Super. Super. To co, puściłaś liczenie? No, jeszcze trochę zostało. Tak z 20 minut. To co? Świnka popka? Wieprzanoc. Okej. Dajesz.